No dobra, to jeszcze raz. Siemaneczko w kolejnym odcineczku. No niestety mały fail i nie nagrałem wam całego tutaj składania, czyli wkładania skrzyni i oględzin części wstępnych i już tam co nieco powiedziałem, co oczywiście się nie nagrało. Mój błąd, więc trzeba to będzie powtórzyć jeszcze raz. Wiem, co się tutaj podziało z tym silnikiem, czemu się rozleciało to łożysko, już wam zaraz pokażę. Tylko znajdę to. O, tutaj, tylko tego już nie ma po pomyciu, bo odpadało. Ale abyście się tutaj przypatrzyli. O, tu. I troszeczkę było tego więcej, tylko się pozmywałem to, zmyłem to po prostu. Było tu pełno kulek od spawania. Po prostu gdzieś na fabryce spawali coś i tu było pełno poprzyklejanych takich kulek i rdzy od spawania i prawdopodobnie się to podrywało, wpadło w łożysko i się łożysko rozleciało. Tym tutaj smarem się nie sugerujcie. To są nowe łożyska wbite, nowe chińskie. Wszystkie to są stare uszczelniacze i łożyska. Tu mam jeszcze nowe uszczelniacze, to się wszystko pobija. No po prostu wpadło to w łożysko i od tego się to rozleciało. To nie jest wina właściciela, po prostu wada fabryczna. Co tu jeszcze więcej zobaczyłem? Coś tam jeszcze było, tylko już teraz nie pamiętam, coś co wam tam mówiłem wcześniej. Trzeba to oczywiście wszystko dobrze obejrzeć, bo to... Aha, tak samo, czekajcie, to już będzie widać na tym. Teraz nie będzie widać, ale... Nie wiem, czy będziecie widzieć to na kamerce. No nie będzie chyba widać, musi złapać ostrość. Co straszne, ale to straszne rysy tutaj, widzicie? Jest to przejechane maszyną na szybkości powierzchnia zdarta. No i widać, że to jest słabej jakości wszystko, nie? Tutaj tak samo. Nie wiem, czy strasznie świeci słońce, ale tak samo są grube rysy, jak nie wiem co. Widzicie, są strasznie, to jest po prostu przejechane maszyną na szybkości, jest masówka to jest. Nie jest ta powierzchnia idealnie gładka, tylko są naprawdę takie kurde rowy wydarte, że jasny pieron. Wszędzie, tutaj są tak samo rowy, jak nie wiem co. Po prostu maszyna tylko weszła i tyle, nie? A nie, żeby pojechała wolniej i żeby to ładnie, równiutko zejść, tylko przejechała pewnie tak i tyle, kurde. Już jest gotowe i już następny, i następny, i następny. Gdzie tu mam jeszcze głowicę i cylinder? Głowica tak samo, powierzchnia. Ja już z tym nic nie zrobię, nie mam maszyn do tego, żeby to ładnie zrobić, a nie chcę wykrzywić. Tak samo tutaj ta powierzchnia jest spierdzielona cała. Jest taka zobijana. Jakby tym cylindrem ktoś, znaczy tą głowicą ktoś rzucał albo coś. Jest cała zobijana tutaj powierzchnia i jest po prostu, chyba to są te wszystkie części odpadowe tutaj pozakładane tego silnika. Tak samo rolka najtańsza jaka jest, czyli bez tego tutaj czpienia w środku tulejki stalowej, czyli najtańsza to rolka jaka jest możliwa. O dziwo, powiem wam, że sprężyna jest dobra od napinacza rozrządu. To jest, z tym się zgodzę, to jest fajne. Cylinder też, jakość wykonania, to jest też najniższa. Wszystko tutaj, co jest najniższa półka. Nie wiem jak ze sprzęgłem, nie będę go rozbierał. Nie chce mi się go rozbierać i nie było problemu ze sprzęgłem, więc nie ma co tam zaglądać. Po prostu ten silnik to jest chyba składany z odpadów. Tak wam szczerze powiem. Tak jak wygląda, jakby był z odpadu fabrycznego składany. No i masówka jakaś. No, na to wychodzi, że to jest jakaś masówka. Okej, dobra, jesteśmy po dłuższej przerwie. Podkładki są tak jak były. I wyszło na to, że musiałem łożysko wyciągnąć i dremlem dremlować pod spodem. Bo był konkretny zadzior i łożysko mi wyszło do końca. No ale teraz już wszystko gra. Teraz jest ładnie na równo. Tak jak ma być. Sprawdzałem wszystkie zęby po kolei. Wszystkie zęby po kolei sprawdzałem, więc wszystko jest na równo, tak jak ma być. Skrzynia obiegów sprawdzona. Ładnie wszystko się tu licuje. Jeden ząb, jeden para zębów, druga, trzecia i czwarta. Wodziki się zapinają ładnie. Wodziki się ładnie zapinają. Nic nie haczy. Nic nie haczy podczas zmiany biegów. Tu mnie tylko jedynie dwójka troszeczkę irytuje, bo jest zapięta tylko 50%.
No ale nie da rady nic z tym faktem zrobić. No bo to tutaj ten programator cały. On za to odpowiada. No i jakby my tutaj trochę wyżej zapięli, to te zęby znowu na tej skrzyni, ta para zębów w ogóle by się tutaj kiepsko zapinała, więc no nie jesteśmy w stanie tego lepiej zrobić. No musi tak być. No, drugi bieg najwyżej nie jest do katowania. Jedynka się ładnie zapina, dwójka nie jest do katowania, trójka też nie jest do katowania, a czwórka się zapina też bardzo. No, też bardzo fajnie się zapina czwóreczka, więc na jedynce i czwórce można katować, dwójka i trójka no niestety nie jest zapięta w 100%, więc te biegi nie są do katowania, bo się może tutaj mogą się ząbki obrywać. No tyle. Dobra, wkładam kopka i patrzymy, jak to tutaj będzie się zatrybiać wszystko z kopkiem, zazębiać. No dobra, poskładane. Kopek naciągnięty. I tutaj jeszcze możecie zobaczyć więcej tych odprysków od spalania, widzicie? Tam w środku jest o wiele więcej tych co kuleczek było. Tego kuleczki już ich nie ma, no ale było pełno też takich kuleczek poprzylepianych od spalania. Dobra, jeszcze co nieco tutaj trzeba tylko tulejki lekko przesmarować, założyć i zamykamy tą stronę.
Pod te śrubki warto dać troszeczkę kleju do śrub, je troszeczkę mocniej dokręcić, bo z doświadczenia Wam powiem, że dość często widuję, że te śruby są popuszczone, a jak taka śruba się Wam odkręci, to może narobić troszeczkę w silniku. No i tak samo na tym etapie nie zapomnijcie o tej tulejce i podkładce, bo nie będziecie mieć smarowania wału, no i będzie problem. I pierw wchodzi tulejka wchodzi w sprężynkę, a potem tą tulejką do góry, sprężynką do dołu. O, w ten sposób ma być coś takiego. Przez tą tulejkę, ta tulejka Wam pomaga, że do wału Wam olej z pokrywy bocznej przepływa, więc to jest naprawdę bardzo istotne. A dużo osób zauważyłem, że wylatuje im to, albo nie wiedzą do czego to jest, nie montują tego, a potem Wam się wały zacierają, więc nie zapominajcie o tym. Teoretycznie tak, tu już mamy chyba wszystko. Pozabezpieczane, zabezpieczenia sprawdzone, więc możemy zamykać tą pokrywę. A few moments later. Na ogół, powiem Wam szczerze, się zdenerwowałem przy tym silniku, jak nie wiem co. I to bardzo się zdenerwowałem. Wyciągałem go dwa razy. Olej się lał. Kanały dziadowsko wycięte. Wszystko krzywe, krzywe głowice. Wszystko krzywe, kurde. Szkoda Wam szkoda nawet mówić, co kurde z tym silnikiem się działo. Ogólnie musiałem tutaj zastosować uszczelkę. Niestety w ostateczności uszczelkę od oryginalną taką do MRF-a z taką dawką silikonu. Ona najbardziej tutaj pasowała, a nie miałem nawet papieru do uszczelek, żeby dorobić jakąś stuprocentowo pasującą. Po prostu jak się robiło ciśnienie, wywalało koło głowicy, wywalało olej. Stara uszczelka trzymała pół milimetra, ale jakimś cudem trzymała, a ta nowa, co założyłem, troszeczkę inaczej wycięta. I już problem, i już kurde, nie chciało to chodzić tak jak powinno. No niestety, dawno się tak o nie wkurzałem, tak wam szczerze powiem. Teraz jeszcze sprawdziłem, skrzynia wszystko chodzi, każdy bieg wchodzi. Na razie jeszcze nie było założone, i tak na tych oponach tutaj nie pojeżdżę za bardzo na śniegu. Ale zaraz spróbujemy, może się przejadę. Instalacja też tak trochę dziwnie porobiona, więc na razie tutaj nic nie grzebie. Właściciel nie chce, to dokończy. Co więcej, no tyle no. Mogą tu takie jakieś wycieki być delikatne. Tak jak mówiłem, wszystkie kartery, wszystko to nie jest idealne. Było maszyną tak na szybkości to przejechane, więc kurde, powiem wam szczerze. Robiłem dużo silników, ale pierwszy taki, co mnie naprawdę bardzo wkurzył, to jest ten. Wszystko zrobiłem książkowo, fajnie podokręcałem i tak się kurde lało, i tak się lało olej. No i się okazało, że kanały dziadowsko wycięte. No i
uszczelka delikatnie, plus kanały delikatnie wycięte, dziadowsko, no i nie siadło to i lał się olej. Po prostu jak się zrobiło ciśnienie, pompa robiła ciśnienie, to wywalało około cylindra, konkretnie wywalało olej. No teraz jeszcze muszę troszeczkę dolać, tu już widzę, że z gaźnika kapie, świeca jest zrąbana właściciela, ale nie mam takiej świecy nowej, więc już sobie będzie musiał kupić nową świecę, bo tamta ma przebicie. Jest tu trochę jeszcze zabawy. No, to co miałem zrobić jest zrobione, silnik, skrzynia, tam przepatrzyłem wszystkie zęby, nie zęba, podkładki, nie podkładki, uszczelki, tego typu sprawy. No jedynie tutaj z tym karterem bocznym, kurde, miałem zagłostkę i to konkretną. A tak to uszczelniacze, nie uszczelniacze, wszystko powymieniane na nowe. Mam nadzieję, że osiowość tu się wszystkich tych wałków zgadza. A jak nie, no to zaraz wywali znowu uszczelniacze i znowu będzie ciekło. Dobra, koniec gadania, składam to i może piszę do właściciela, dzwonię do właściciela, niech se to zabiera, albo ewentualnie mu to zawiozę. Bo nie chcę już tego kłada widzieć na oczy. No chyba, że coś się spierdzieli, no to trzeba będzie naprawić. No ale robotę zrobiłem, to co miałem zrobić, zrobiłem. Miałem tu jeszcze z hamulcem, mówił mi właściciel zrobić, ale patrzyłem właśnie teraz przed chwilą i kurde, nie mam płynu hamulcowego. Ale to tylko tam trzeba było założyć, skręcić. A hamulców tutaj mi nie potrzeba. Nie ma gaszenia, bo to zrobiłem na krótko, żeby tylko odpalić.
To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku Sorki, że nie nagrywałem wszystkiego. Ale naprawdę byłem tak zdenerwowany przy tym kładzie, przy tym silniku, że szkoda słów. Dlatego nawet odpuściłem sobie nagrywanie, bo cały film to trzeba byłoby wypikać albo wyłączyć całkowicie dźwięk. No. A teraz to może coś z tego będzie. Dobra. Dzwonię do właściciela i zobaczymy, co postanowi, ale na tyle będzie. To będzie na tyle z tym kładem na dzisiaj. Dobra, kończmy ten odcinek. Jeśli się wam podobała łapeczka w górę, nie podobała się łapeczka w dół, no niestety tym kładem się nie da jechać na tych oponach. I tyle. Ja muszę uciekać, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!